Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead. Listopadowy dzień roku 1963. Moi drodzy, oczywiście wszyscy już wiecie, o czym będzie dzisiaj mowa. Witam Was wszystkich gorąco i serdecznie, kłaniam się Wam wszystkim pięknie. Tych, którzy jeszcze nie zdążyli zasubskrybować naszego kanału, gorąco zachęcam do tego, by to uczynili. Tych, rzecz jasna, którzy już to uczynili, pięknie Wam dziękuję. Natomiast wszystkich z uporem nieustannego historycznego maniaka zachęcam do dzielenia się wrażeniami pod tym, pod poprzednimi, jak i pod następnymi odcinkami. I już obiecuję, kończę wstęp i przechodzę do naszego dzisiejszego tematu. Moi drodzy, 1963, Dallas, Texas. I zabójstwo, które wstrząsnęło nie tylko Stanami Zjednoczonymi, ale zaryzykuję takie stwierdzenie, że wstrząsnęło całym ówczesnym światem. Mowa oczywiście o Johnie Kennedym, 35. prezydencie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, który to został pozbawiony życia, przejeżdżając w kolumnie samochodów ulicami Dallas. Moi drodzy, John Kennedy był prezydentem Stanów Zjednoczonych od stycznia roku 1961. I w roku 1963 Kennedy przygotowywał się już bardzo intensywnie do mających odbyć się w roku następnym, czyli w roku 1964, wyborów prezydenckich. Spodziewając się wtedy, że Partia Republikańska wystawi kandydaturę Barry'ego Goldwatera, urzędujący prezydent mógł zachować elektorat tak zwanego centrum. Jak wszyscy wiemy, w Stanach Zjednoczonych zaraz po zaprzysiężeniu prezydenta, które odbywa się zazwyczaj w styczniu, już rozpoczyna się kolejna kampania wyborcza przed następnymi wyborami. A im bliżej tychże wyborów, to politycy amerykańscy, zwłaszcza ci, którzy walczą o nominację albo ci, którzy są nominowani przez swoje partie, czasami nie oszczędzają w środkach bardzo ostrych, słownych, żeby pokonać swojego przeciwnika. No i Kennedy w 1963 roku był w ferworze tych wielkich przygotowań do kolejnych wyborów. We wrześniu i w październiku 1963 roku John Kennedy odwiedza 11 wschodnich stanów i wielkich miast, umacniając pozycję w swojej rodzimej partii demokratycznej. Na koniec listopada 1963 roku John Kennedy wraz z wiceprezydentem Johnsonem, bo o nim trzeba również słów kilka powiedzieć. Lyndon Johnson był wiceprezydentem w gabinecie Johna Kennedy'ego, był człowiekiem, który był odpowiedzialny za kampanię wyborczą, był odpowiedzialny również za prowadzenie państwa amerykańskiego po tym feralnym listopadowym wydarzeniu, do którego dojdziemy. No i oni właśnie we dwóch mają udać się do Dallas. Wizyta ta była planowana właśnie przez wiceprezydenta Johnsona już 5 miesięcy wcześniej, przed przylotem w zasadzie na lotnisko pod Dallas, i obejmowała oprócz tego teksańskiego miasta objazd kilku większych aglomeracji, takich jak Houston czy Austin. 21 listopada prezydent John Kennedy wraz z wiceprezydentem Lyndonem Johnsonem udali się do San Antonio, a następnie do Houston. Houston oczywiście przepiękne miasto, które nam naturalnie też kojarzy się z bardzo znanym, słynnym wręcz cytatem, chociażby filmowym. Houston, mamy problem, ale nie o tym dzisiaj. Po obiedzie, uroczystym, pięknym, prezydenckim obiedzie wydanym na cześć Alberta Thomasa, panowie, czyli prezydent i wiceprezydent, udali się do Fort Worth, gdzie poszli na spoczynek, gdzie, mówiąc wprost, poszli spać. No i następnego dnia, skoro świt praktycznie, bo o godzinie 7:30 para prezydencka budzi się w słynnym, wielkim, pięknym hotelu Texas.
Pierwszy na dół z apartamentu schodzi prezydent John Kennedy, wita się z tysiącami ludzi przed budynkiem i na pytanie jednego z dziennikarzy o to, gdzie znajduje się Jackie Kennedy, czyli małżonka prezydenta, pierwsza dama, żartem odpowiada: właśnie się szykuje. Schodzi jej trochę dłużej niż zwykle, ale oczywiście wygląda przy tym lepiej niż my. Jackie Kennedy, rzecz jasna, małżonka prezydenta Kennedy'ego, piękna kobieta, która zachwycała cały świat. Wszyscy mężczyźni na świecie zazdrościli Kennedy'emu tak pięknej, inteligentnej, wykształconej małżonki. Nikt jednak wtedy nie przypuszczał, że za kilka godzin Jackie Kennedy przeżyje jeden z najstraszniejszych momentów w swoim życiu. Po śniadaniu para prezydencka udaje się na lotnisko, lotnisko Amor Carton Field we wspomnianym już Fort Worth, w którym to nocowali, gdzie na płycie lotniska czeka słynny Air Force One. Chociaż na drogę do Dallas samochodem, wedle średnich wyliczeń, potrzebowaliby zaledwie 40 minut, to jednak środek transportu lotniczy został wybrany ze względów, uwaga, na bezpieczeństwo. Moi drodzy, no taki dystans, który prezydent mógłby przejechać w 40 minut, nikt o zdrowych zmysłach nawet by nie pomyślał, że można pokonać samolotem, i to jeszcze tak ogromnym samolotem jak Air Force One. Natomiast Secret Service wtedy, wiedząc, że może coś grozić prezydentowi, chociażby ze względu na zbliżające się wybory, zdecydowało i bardzo mocno namawiało Kennedy'ego na to, żeby do Dallas jednak poleciał tą słynną latającą fortecą. O godzinie 11:35 Air Force One z prezydentem Johnem Kennedy i jego małżonką Jacqueline Kennedy ląduje w Love Field w Dallas. Jest, no jak wiemy to, ciepły, słoneczny dzień. Widzimy to chociażby na fotografiach, gdzie tłumy ludzi witają przybyłą prezydencką parę. Cel wizyty jest niezwykle ważny, bowiem John Kennedy ma zwiększyć swoją popularność w Teksasie przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. I tutaj, jak wszyscy doskonale też zdajemy sobie sprawę, Teksas to jest bardzo specyficzny stan w Stanach Zjednoczonych, bowiem jest bardzo mocno przywiązany do partii republikańskiej. No i tutaj Kennedy ma niesamowicie trudne zadanie, musi przekonać do siebie elektorat, no i właśnie chce to uczynić poprzez takie bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami, poprzez zaznaczenie swojej obecności w tym pięknym teksańskim mieście. Samochody z prezydentem Kennedy, jego małżonką, a także z gubernatorem Teksasu, Johnem Connellym, i jego małżonką, Nellie Brill, ruszają powoli z płyty lotniska, aby udać się do centrum Dallas. Prezydencką limuzynę prowadzi specjalny agent Secret Service, specjalnie do tego przeszkolony. Więc widzicie, moi drodzy, jak bardzo mocno cała infrastruktura Secret Service była do tego przygotowana i jest, podejrzewam, w dalszym ciągu, gdziekolwiek by nie wybierał się prezydent Stanów Zjednoczonych, to agenci Secret Service muszą stawać na wysokości zadania. Nawet kierowca musi być specjalnie przeszkolony i tymże kierowcą limuzyny prezydenta Kennedy'ego był William Greer. Obok niego siedzi drugi agent Secret Service, jego przełożony, który ma go kontrolować i który ma sprawować pewnego rodzaju pieczę nad swoim podwładnym, czyli Ron Kellerman. Moi drodzy, na chodnikach, na ulicach w Dallas jest mnóstwo ludzi, są tłumy. No, wiadomość, że przybywa prezydent, oczywiście była podana z odpowiednim wyprzedzeniem, ale no, nie ukrywajmy, jest to wydarzenie o niemałej randze, bo nie codziennie przecież zdarza się, że do naszego miasta przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych, ba, no nie codziennie też zdarza się na przykład, że do naszych miast w Polsce przyjeżdża jakaś ważna osobistość ze świata polityki i choćby z samej czystej ciekawości nieraz wychodzimy na ulicę, aby chociaż przez chwilę zobaczyć, kto tą czy tamtą kolumną przejeżdża. Moi drodzy, trasa przejazdu kolumny prezydenta Kennedy'ego jest powszechnie znana, ponieważ 19 listopada 1963 roku informują o niej lokalne gazety, czyli Dallas Morning News i Dallas Times Herald. Samochody skręcają w pewnym momencie z Main Street w ulicę Houston Street.
mijają jeden budynek, następnie biorą bardzo ostry zakręt w Elm Street. Moi drodzy, około godziny 12:30 limuzyny przejeżdżają przez wspomnianą już przeze mnie Elm Street, mijają magazyn książek. I w tym momencie, mniej więcej w okolicach godziny 12:30, do limuzyny, w której znajduje się prezydent Kennedy, zostaje oddanych kilka strzałów. Prezydent Kennedy w pewnym momencie błyskawicznie łapie się za szyję i krzyczy: Boże, zostałem trafiony. Jacqueline Kennedy, o niej już wspominałem i powiedziałem, że będzie przeżywała jeden z najbardziej mrocznych okresów i momentów w swoim życiu, krzyczy: Jack, zabili mojego męża. I co chwilę powtarza: mam jego mózg na rękach. Moi drodzy, oczywiście ze względu na drastyczność tych zdjęć, tych filmów, nie będziemy ich pokazywali. Są one oczywiście dostępne powszechnie. Jest to bardzo dramatyczne i traumatyczne oglądanie, naoczne praktycznie oglądanie momentu śmierci prezydenta Kennedy'ego. Ale zobaczmy, co dzieje się dalej. W okolicach Dealey Plaza wybucha panika. Ludzie, którzy przyszli zobaczyć prezydenta, po tym, kiedy zobaczyli, co się stało, kładą się na ziemi, boją się, że będą oddawane kolejne strzały. Policjanci i agenci Secret Service biegają w popłochu, starają się opanować to, co się tam właśnie dzieje. Wyobraźmy sobie, jakie tam wielkie emocje musiały panować. Świadkowie wskazują błyskawicznie najróżniejsze miejsca, z których mogły paść strzały. I w pewnym momencie jadący na motocyklu policjant Marion Baker zauważa, że w momencie, kiedy padły strzały z dachu Texas School Book Depository, czyli z tego budynku, z tego magazynu książek, odlatuje stado gołębi. Najwidoczniej spłoszone hukiem wystrzału. I wraz z nadzorcą Royem Trulym biegną na górę budynku, mijają w pewnym momencie spokojnie przechodzącego, zwykłego pracownika magazynu książek Lee Harvey'a Oswalda, który oczywiście nie zostaje przez nich zatrzymany. To zwykły pracownik hurtowni magazynu książek, nie wzbudza żadnych podejrzeń, zwłaszcza że schodzi sobie spokojnie, mija policjanta i nadzorcę. Lee Harvey Oswald siada do autobusu, natomiast w pewnym momencie po przejechaniu kilkunastu czy też kilkudziesięciu metrów autobus zatrzymuje się w korku. No, panuje ogromny chaos, panika, korki tworzą się momentalnie na ulicach Dallas. Oswald wysiada z autobusu i przesiada się do taksówki, która, jak ma nadzieję, objedzie po prostu korki tworzące się na ulicach Dallas. W tym samym czasie kierowca prezydenckiej limuzyny pędzi na złamanie karku do jednego z miejscowych szpitali, czyli do Parkland Memorial Hospital, i dociera tam o godzinie 12:35. Zwróćcie uwagę na bardzo króciutki okres pomiędzy 12:30, gdzie zostały oddane strzały, a już o 12:35 prezydent jest praktycznie w szpitalu. O godzinie 12:38 prezydent Kennedy staje się oficjalnie pacjentem numer 24740. Zostaje mu nadany numer w szpitalu. Natomiast minutę później radio ABC jako jedno z pierwszych informuje o strzelaninie w Dallas. Natomiast po czterech kolejnych minutach informację podaje telewizja CBS. O godzinie 13 lekarze z szpitala w Dallas stwierdzają zgon prezydenta Kennedy'ego. Podczas przeszukiwania pomieszczeń, z których prawdopodobnie został oddany strzał w magazynie książek, pomiędzy kartonami z książkami, policjanci odkrywają ukrytą snajperkę. Po kilku chwilach jest sporządzany już prawdopodobny rysopis sprawcy, rysopis osoby, która strzelała. No i co mówi nam ten rysopis? Ponieważ on też jest ogólnie dostępny, możemy go w internecie bardzo łatwo odnaleźć. Był to człowiek biały, około 30 lat, wzrostu 5 stóp i 8 cali, ciemnych włosach, szczupły, w białej kurtce, białej koszulce i czarnych spodniach. Policjant J.D. Tippit, który w komunikacie radiowym w tym samym czasie, kiedy jest podawany rysopis,
spostrzega odpowiadającego rysopisowi mężczyznę przechodzącego obok jego radiowozu. Idealnie wpisuje się ten mężczyzna w rysopis prawdopodobnego zamachowca. I policjant wysiada z radiowozu, chce podejść do podejrzanego mężczyzny, ale ten w pewnym momencie błyskawicznie wyciąga rewolwer i kilkukrotnie strzela do policjanta. Policjant ginie na miejscu, jest godzina 13:15. Pierwsza nieoficjalna informacja o śmierci prezydenta zostaje podana przez radio CBS o godzinie 13:22. Oficjalnie potwierdza to telewizja CBS ustami Waltera Klondike'a, słynnego reportera i dziennikarza tejże stacji, o godzinie 13:38. Walter Klondike to genialny amerykański dziennikarz, który był chociażby znany z tego, że relacjonował słynne procesy norymberskie w roku 1946. A w tym miejscu macie odnośnik do jednego z naszych poprzednich odcinków dotyczących właśnie procesów norymberskich. Po zastrzeleniu policjanta Lee Harvey Oswald wbiega w popłochu do kina Texas Theater. No, rzecz jasna, nie płaci za bilet. Wbiega na salę. I w tym momencie kasjerka pracująca w tymże kinie, czyli Julia Postal, o godzinie 13:40 dzwoni na policję z informacją, że do budynku wybiegł bardzo gwałtownie podejrzanie i dziwnie zachowujący się mężczyzna. I kolejny funkcjonariusz policji, Nick McDonald, odnajduje Oswalda kryjącego się w niemal pustej wtedy sali kinowej. Zamachowiec uderza policjanta pięścią w twarz. Próbuje zastrzelić też funkcjonariusza, ale jego rewolwer się zacina. I dzięki temu Nick McDonald, czyli ten bohaterski policjant, przeżywa. Do szamotaniny, która rozpoczęła się pomiędzy Oswaldem a McDonaldem, oczywiście dołączają kolejni przybyli na miejsce policjanci i w końcu obezwładniają Oswalda, aresztują go nie za zamordowanie prezydenta, aresztują go za zamordowanie wspomnianego już przed chwilą przeze mnie policjanta Tippetta. Moi drodzy, Oswald jest wyprowadzany przez szereg policjantów z kina, wykrzykuje na całe gardło: znam swoje prawa, typowa brutalność policji. Wtedy jest godzina 13:55. O godzinie 14:18 John Kennedy zostaje w trumnie przetransportowany na pokład Air Force One i dzieje się to na bardzo wyraźne żądanie wiceprezydenta Lyndona Johnsona. Samolot nie może wystartować do momentu, w którym to na pokładzie nie znajdzie się ciało prezydenta Kennedy'ego i jego małżonka Jacqueline Kennedy. Moi drodzy, oczywiście w momencie śmierci prezydenta, tak niespodziewanej śmierci, jego obowiązki natychmiast przejmuje wiceprezydent. Ma złożyć przysięgę i staje się automatycznie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. I tak też się dzieje na pokładzie samolotu Air Force One. Tam, na pokładzie tegoż samolotu, jest sędzia Sarah Hughes. I o godzinie 14:38 ona to właśnie odbiera od Lyndona Johnsona, jeszcze do niedawna wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, przysięgę prezydencką. W jego pobliżu stoi, i widzimy to na fotografiach, zszokowana, wstrząśnięta kompletnie, jakby nieobecna Jacqueline Kennedy, wciąż w tym samym żakiecie, w którym to przed chwilą była wraz z małżonkiem w limuzynie prezydenckiej. Żakiet jest poplamiony krwią Kennedy'ego. Air Force One wzbija się w powietrze o godzinie 14:47, więc wbrew obiegowej opinii Lyndon Johnson został zaprzysiężony, kiedy samolot jeszcze był na płycie lotniska. Nie zostało to zaprzysiężenie dokonane w trakcie lotu. O godzinie 17 Air Force One ląduje w Waszyngtonie. Następnie prezydent Lyndon Johnson przemawia do narodu. Natomiast o godzinie 23:26 Lee Harvey Oswald zostaje formalnie oskarżony o zamordowanie prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Nie stanie jednak, jak się okaże, przed sądem. Bowiem dwa dni po aresztowaniu, 24 listopada 1963 roku, Lee Harvey Oswald ginie tak samo praktycznie jak prezydent. Zostaje postrzelony, czy też zastrzelony przez gangstera Jacka Rubiego.
Pogrzeb Johna Kennedy'ego odbywa się 25 listopada na Narodowym Cmentarzu w Arlington i zostaje wtedy ogłoszony ten dzień Dniem Żałoby Narodowej. Zamykane są szkoły, urzędy, firmy, odwoływane są imprezy masowe i wiele innych wydarzeń publicznych. Oczywiście na pogrzeb prezydenta Kennedy'ego wysłana jest także delegacja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W jej skład wchodzi ówczesny wicepremier Piotr Jaroszewicz i ambasador Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Stanach Zjednoczonych Edward Drożniak. Oczywiście naturalnie zostaje powołana komisja. Komisja do zbadania przyczyn, do zbadania tego, czy Oswald faktycznie zabił prezydenta, co nim powodowało, czy za tym zamachem nie stał ktoś inny. I wedle tejże komisji, wedle raportu tejże komisji, komisji Warrena, ponieważ taką ona nazwę nosiła, zabójcą prezydenta był rzeczywiście Lee Harvey Oswald, który był marksistą, który był byłym żołnierzem US Marines i prawdopodobnie był człowiekiem niezrównoważonym psychicznie. Natomiast do dziś na temat zabójstwa prezydenta Kennedy'ego funkcjonuje wiele hipotez, kontrowersji i bardzo alternatywnych teorii. Wiele z nich mówi chociażby o tym, że w śmierć prezydenta Kennedy'ego zaangażowany miał być Związek Radziecki. Natomiast oficjalnie wiemy, że zabójstwa miał dokonać Lee Harvey Oswald i ja jestem ciekawy waszych opinii na ten temat. Waszych opinii, waszych komentarzy będę wypatrywał oczywiście z narastającą ciekawością i niecierpliwością. Zachęcam was gorąco do tego, byście zasubskrybowali łaskawie nasz kanał. Zachęcam was do tego, byście pozostawili kciuk uniesiony w górę, jeżeli podobają się wam nasze odcinki, a nade wszystko zachęcam do wyglądania kolejnej premiery na kanale Dawno Temu.